Cześć, witam wszystkich na kanale 64-bit Review. Ja nazywam się Paweł Krosiński i chciałem Was dzisiaj serdecznie zaprosić do unboxingu myszki Matkaca RAD 9. Wielu z Was pewnie ten model jest znany, a dzisiaj zobaczymy sobie, co takiego dostajemy za dość spore pieniądze, które będziemy musieli zapłacić za tą mychę. Moi drodzy, zapraszam również do nas na stronę, do subskrypcji naszego kanału, do polubienia nas na Facebooku, z tego względu, że jak wejdziecie do nas na stronę, tam będzie taki, myślę, że bardzo łatwy do zauważenia baner. Jak w niego klikniecie, to wejdziecie do artykułu, w którym przekazujemy Wam informacje, jakie losowania nagród i jakie fajne rzeczy przygotowaliśmy dla naszych fanów. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również do śledzenia naszego kanału z tego względu, że niebawem będzie test tej myszki, czyli powiem Wam, jak się ją używało, co w niej jest fajnego, co można by ewentualnie poprawić, na co zwrócić uwagę, jeśli chcecie ją kupić. Moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam do zawartości pudełka. Otwieramy pudełeczko z RAD 9. Pudełko zabezpieczone jest naklejkami, z tego co widzę, nie jest zabezpieczone. Zabezpieczone jest tylko jedną dużą naklejką od dołu, z którą powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Ok, może spróbuję tego nie ciąć nożem. Odklejamy. Zobaczymy, czy to się wysuwa, czy to się otwiera. Duża zagadka. Duża rzeczywiście zagadka przed nami. Ale kosmos. Kupił sobie myszkę i nie wie, jak ją otworzyć. Ok, będę musiał chwilę nad tym pomyśleć. Ok, wszystko już w porządku, udało nam się dostać do środka. Okazało się, że pudełko z jednej strony się po prostu wypycha, natomiast było zabezpieczone w środku takim klejem, więc wolałem z tym obchodzić się ostrożnie, żeby nie poniszczyć sobie pudełka. Zobaczmy, co producent przygotował dla nas w środku, jeśli chodzi o zestaw myszki. Otwiera się to dość ładnie, wszystko w środku zabezpieczone gąbką. Myszka nowiutka, mimo że spędziła w pudełku już trochę czasu. Ok. Łatwiej chyba będzie wyjąć to po kolei z gąbką. Zobaczmy, co mamy w środku. Ok, tak prezentuje się całość zestawu. Oczywiście standardową instrukcję, nie czuję, żeby tutaj była jakaś płytka ze sterownikami. Wszystko ładnie zapakowane w grubą piankę. Ładnie trzyma się stabilnie, naprawdę bardzo przyjemnie się to otwiera. Tutaj mamy bank do ładowania myszki, w który wkładamy baterie i ciężarki. Tutaj mamy jedną zestaw na ciężarki, z tego co widzę, który zapewne mieści się tutaj. Dalej mamy dwa zestawy ogniw zasilających. Co jest bardzo fajne, ponieważ właśnie chciałem zmienić całą myszkę z tego względu, że musiałem do niej ciągle dokładać baterie, pamiętać o tym, żeby akumulatorek był naładowany, a tutaj mamy dwa, więc jeden się używa, drugi wędruje do banku i jest to bardzo fajnie. Sama myszka prezentuje się, o, rzeczywiście tutaj bardzo ciasno jest to zapakowane, sama myszka prezentuje się w ten sposób. Czuć jej wagę, tak, założone są wszystkie obciążniki, osłonięty jest sensor. Na zbliżeniach zobaczycie sobie więcej szczegółów. Przejdźmy dalej, co mamy w zestawie. Tu zapewne podpórki pod kciuk. Okay, wszystko montowane do myszki. I tutaj podpórki pod nadgarstek. I tak prezentuje się całość zestawu myszki RAD 9. Zapraszam do szczegółowych zdjęć i ujęć poszczególnych elementów.